W poniedziałek 7 lutego w Cieszynie uruchomione zostały mobilne płuca. To urządzenie służące do pomiaru jakości powietrza, które ma obrazować poziom zanieczyszczeń w danym miejscu. Mobilne płuca wykonane są z białego materiału, przez który filtrowane jest powietrze. Biel materiału z czasem szarzeje, aż zrobi się czarna. To, jak szybko do tego dojdzie, jest uzależnione od ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Więcej o działaniach związanych z pomiarami jakości powietrza opowiedziały podczas konferencji prasowej Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna, i Zuzanna Chabowska z Ustrońskiego Alarmu Smogowego. Będziemy dzisiaj też Państwu troszkę przybliżać temat tego, co miasto już zrobiło w zakresie poprawy jakości powietrza, ale myślę, że może oddam głos pomysłodawcom i też wspólnie z miastem współpracującą fundacją, tak? Stowarzyszenie. Stowarzyszeniem. Które pomaga nam trochę, myślę, bardziej uświadomić też mieszkańcom, jakie zagrożenia wynikają z tego, że powietrze jest zanieczyszczone i że powoduje to określone problemy u nas wszystkich i co staramy się również mieszkańcom przekazać w tej kwestii, co możemy zrobić każdy w swoim zakresie, jeśli chodzi o ograniczenie zanieczyszczenia. Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Chabowska i należę do Ustrońskiego Alarmu Smogowego. Przede wszystkim bardzo bym chciała podziękować Pani Burmistrz i Miastu Cieszyn za współpracę w kampanii antysmogowej. W zeszłym roku mieliśmy już okazję współpracować przy okazji wydawania ulotek dla Miasta Cieszyna i tutaj współpracowaliśmy właśnie z Urzędem Miasta, z Wydziałem Środowiska, także tutaj bardzo dziękujemy. Natomiast w tym roku nowy pomysł, udało się zaprosić model dwumetrowych płuc do Cieszyna na okres 2 tygodni, właśnie po to, żebyśmy wszyscy zobaczyli, czym oddychamy. No dlatego, że trudno jest zajrzeć wewnątrz naszych własnych płuc, natomiast na tych białych będzie wszystko doskonale widać. Dlatego proszę Państwa, że te cząsteczki, które osadzają się na tym modelu płuc, one także wnikają do naszych płuc i chcąc nie chcąc oddychamy tym. Także no i sama jestem ciekawa, jak to wypadnie. Parę lat temu robiliśmy takie statystyki, no i liczba dni ze smogiem w Cieszynie wynosiła około 60 dni każdego roku. Więc no jak na okres zimowy jest to dosyć dużo, natomiast no oczywiście Cieszyn nie jest tutaj na szczycie rankingów, nawet w naszym województwie. Niemniej jednak jest to miasto powiatowe, mieszka tutaj bardzo dużo ludzi i no chcielibyśmy na to zwrócić uwagę. Szczególnie też, że od stycznia tego roku no, weszły przepisy uchwały antysmogowej i wszystkie piece, kotły, które są starsze niż 10 lat lub te, które nie posiadają żadnego oznakowania, tabliczki znamionowej, powinny zostać wyłączone z użytkowania. Dlaczego tak? No, dlatego, że zgodnie z pomiarami, no to właśnie te kotły, te piece emitują największą ilość pyłów, największą ilość zanieczyszczeń różnego rodzaju. No i w pierwszej kolejności, jeżeli chcemy tutaj starać się o poprawę powietrza, dobrze byłoby zająć się tymi kotłami. Także myślę, że to, no i mam nadzieję, że te płuca też w tym pomogą, dlatego że no my wszyscy tym oddychamy i o ile jakby każdy z nas musi sobie poradzić z wymianą własnego źródła pieca, źródła ciepła, o tyle jakby powietrze, które mamy, jest naszym wspólnym dobrem. Ja myślę, że to jest głównie dla mieszkańców, bo to my oddychamy powietrzem tym tutaj teraz, tak? To my. Turyści, jeżeli bywają, to bywają na chwilę, pewnie przyjeżdżają jeszcze z jakiegoś Śląska, gdzie jest częstokroć dużo bardziej zanieczyszczone powietrze, chociaż to, tak jak też wspominałam, zależy niekiedy od warunków meteorologicznych, nie tylko od tego, czym palimy. Jest to jakby taka wspólna wypadkowa. Natomiast myślę, że takie akcje są najważniejsze dla mieszkańców, bo to my możemy zmienić jakość powietrza, jakim oddychamy.